Powoli, powoli ścianka powstaje. Teraz się wzięliśmy za tą ścianę, bo akurat są dłuższe deski i szkoda ich obcinać tutaj na tą krótką ścianę, żeby ją dokończyć, o tutaj. Dlatego jedziemy z tą dłuższą ścianą. A jak będą krótsze deski, to pójdą tutaj na lewo. Co to się dzieje? Pan nam kopie tutaj? Jak to moje dzieci nazwały, podwórko nam na pół pękło. Taki oto ślad tutaj i w tamtą stronę. I co ten Maciej wykombinował? W poprzek podwórko, w literkę V zrobił. Trochę nam tutaj dechy zasypało. Ale to się wszystko wysprząta. Ważne, że nie trzeba ręcznie tego drzeć, tylko że maszyna to raz, dwa wykopała. I 100 metrów przekopu w 2 godziny. Coś fajnego. Zaczyna się ściemniać, ale oświetlenie jako takie jest, więc można tu jeszcze chwilę podziałać. Amelcia tu pięknie zamiata. Jest tutaj moja księżniczka. Przywitasz się ładnie? Cześć. Ładnie to zaczyna wyglądać, co nie? Bardzo mi się podoba ta ścianka. W sumie to powiem wam, że aż szkoda będzie tu kur wpuszczać. Tak to ładnie wygląda. Pół ściany jest. Niezłe okopy, nie? Dlaczego takie zygzaki? A wiecie, jak mi ktoś granat wrzuci, to schowam się za winkiel i mnie nie zabije. Mam nadzieję, że nie wierzycie. Sam w to nie wierzę. Ale wszystko się wyjaśni wkrótce, drodzy widzowie. Na razie zostawię wam to waszej rozkmince. Wymyślcie, co to może być. A ja wam powiem tylko tak. Znacie mnie? Wiecie, że lubię rzeczy wykorzystywać. Kurde, bo wszystko zdradzę. Zresztą to chyba żadna tajemnica, to nie ma co tutaj zdradzać. Generalnie tak, stamtąd, tutaj, bo tutaj będę fotowoltaikę montował, więc przeciągam kabel. A skoro już stamtąd przeciągnąłem kabel tu, 50 metrów, no to drugie 50 do wiaty, no po prostu jest łatwiej za jednym wykopem zrobić od razu tam, niż ten wykop zrobić tu, a za chwilę drugi przez całe podwórko drzeć tam, nie? Więc dlatego takim zygzakiem, bo tu ma być fotowoltaika, a stąd pociągniemy sobie zasilanie do tamtej części. A ta jałka to ma za dobrze z tobą, tylko ją nosisz i nosisz. Gdzie jałka, ale słodka. Ale ja wam coś innego pokażę. Patrzcie, jakie mam szkolone kurki. Co rano je puszczam, a co wieczór wystarczy im otworzyć. Zapraszam do domku. Aha, część wyszła, część weszła. Bo one są takie cwane, że one otędy przez wlotkę wlatują do gołębi, ale na wieczór
czekają, żeby ich tu powpuszczać, żeby sobie mogły spać tam. O, gołąbki wszystkie już pochowane? Chyba wszystkie. To gołąbki też zamykamy. I dobranoc, zwierzaki. No i jak wam się moje okopy podobają? Mini, będą te okopy? Tak, będą. Jak Miłosz mówi, że będą, to znaczy, że będą. No, drodzy widzowie, czas się pożegnać. Może taki krótszy dzisiaj odcineczek, ale dużo się dzieje i chciałbym wam przynajmniej część pokazać. Już mocno idziemy teraz w obudowywanie kurnika, bo już są, może nie są wszystkie, ale większość elementów jest. Natomiast w międzyczasie, niestety, tak jak z tą fotowoltaiką, no, ja czekałem dłuższy czas na to i teraz do mnie zadzwonili, że będą w przyszłym tygodniu, więc no, musiałem to znowu podgonić, więc dlatego chciałem wam pokazać, że tutaj coś się dzieje, coś się zmienia, ale dużo projektów naraz leci i stąd może taki trochę chaos, ale wszystko się ma ku dobremu. Dzięki, trzymajcie się, cześć!